edycja Dni Kultury i Tradycji Romskiej, organizowana praktycznie co roku. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować naszą kulturę, naszą tradycję, pokazać tańce, pieśni. Przedstawią je dzieci z różnych szkół, w różnym wieku. Są nawet osoby dorosłe, które zatańczą z nami. Ja praktycznie co roku organizowałam ten projekt, te Dni Kultury Romskie, bo 8 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Romów. I z racji tego zawsze chcielibyśmy to uczcić jakoś. Jest tak, są momenty, że po prostu nie jesteśmy w stanie na 8 kwietnia zorganizować takiej imprezy. Także organizujemy je w troszkę w innych terminach. Patrzę tu, patrzę tam, jak się księżyc myje w ciepłej wodzie. Niby w strumieniu pod lasem, cyganeczka młoda. Cóż to się dzieje? Wszystko się chwieje, to świat się śmieje. Chcemy pokazać nawet nie samą kulturę romską, ale przenikanie się do kultury polskiej, przeplatanie się. Dzieci romskie uczą się z dziećmi polskimi w naszych szkołach w Kędzierzynie. Wspólnie spędzają czas, mamy kolegów, koleżanki w pracy, Romów. I te kultury są non-stop, równolegle, przenikając się wzajemnie. Jedno, co najpiękniejsze, łączy je tak naprawdę najbardziej chyba taniec i śpiew i muzyka. I to będziemy chcieli dzisiaj zaprezentować. To, co jest niezmienne od wieków. Ponieważ zdarzało się, że Romowie przemieszczali się, od pokoleń przemieszczają się i tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy nas opuszczą i znowu powędrują gdzieś dalej. Ale pozostawią po sobie taką wielobarwną, spontaniczną kulturę, która też nas urzekła i to jest fantastyczne. I to chcemy wam dzisiaj pokazać. Romowie, zwykle nazywani cyganami, aczkolwiek nie lubią tego słowa, u nas w naszej kulturze niestety funkcjonuje, są postrzegani różnie, są postrzegani tak, jak widzieliśmy ich od wieków, a my chcemy zaprezentować, że oni są częścią naszej kultury, już częścią naszego społeczeństwa, są ludźmi, którzy, tak jak wspomniałam, są koleżankami, kolegami, nie tylko z pracy, ale i ze szkoły, ludźmi, którzy mają się zawodów, takich jak nawet nauczyciel, nawet przedsiębiorca już, to nie są tylko handlarze końmi, jak było to dawniej, to nie są wróżbici czy wróżki, które chodzą po domach i chcą wróżyć z ręki. To są ludzie, którzy się kształcą, którzy podejmują się różnych takich zawodów zwyczajnych, dzisiejszych, codziennych.